Witajcie kochani w Dusznickim Młynie Papierniczym. Zapraszamy Was na kolejny odcinek z cyklu Czerpalnia Pomysłów, realizowany w ramach programów Kultura w sieci. Na dzisiejszych zajęciach warsztatowych poznacie technikę wycinanki, czyli tworzenia papierowych ozdób z odpowiednio artystycznie nacinanego papieru. Wycinanka towarzyszy papierowi od samego początku, to znaczy od jego wynalezienia w Chinach w II wieku naszej ery. Chińskie dzieci już w dzieciństwie uczą się, jak precyzyjnie wycinać z papieru różne elementy ozdobne. To, co trzymam w ręce, to właśnie przykład chińskiej wycinanki o pięknych motywach roślinnych. Oczywiście technika wymaga wielu lat praktyki. Chińczycy traktują wycinankę jako element ozdobny, wieszają ją w swoich domostwach, na ścianach, na sufitach, dekorują pomieszczenia, natomiast traktują ją także jako taki element, który ma przynosić szczęście. Kolorem, który dominuje w chińskiej wycinance, jest kolor czerwony. To także kolor zwiastujący szczęście i pomyślność, stąd czerwone wycinanki Chińczycy bardzo chętnie darują sobie z okazji chińskiego Nowego Roku. Na ziemiach polskich wycinanka uprawiana jest od drugiej połowy XIX wieku i związana jest z upowszechnieniem się taniego, masowo produkowanego, kolorowego papieru. Uprawiana była głównie na wsiach, a motywy, które się w niej pojawiają, to przede wszystkim motywy typowo ludowe, a więc ptactwo, kogutki, rośliny, drzewa, rolnicy uprawiający rolę. I te wszystkie elementy miały za zadanie ozdobić domy, w których wycinanki były wieszane zarówno pod sufitami, na belkach stropowych, jak i w oknach, ale miały też zadania obrzędowe, wiązały się z obchodami między innymi żniw, czy Wielkiej Nocy lub Bożego Narodzenia. Wycinanki ludowe wycinane były bardzo precyzyjnie przy użyciu ostrych nożyc do strzyżenia owiec. Wy na zajęciach warsztatowych poznacie tajniki tej techniki. Zobaczycie, że można ją uprawiać zarówno za pomocą nożyczek, jak i ostrego nożyka. Róbcie wszystko ostrożnie, tak aby sobie krzywdy nie zrobić, ale by powstały piękne dekoracje, które umieścicie z radością w swoich domach. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku warsztatowym. Dzisiaj przygotowaliśmy warsztaty papierowej wycinanki. Zaprezentujemy Wam dwa sposoby na papierową wycinankę. Jednym z nich będzie wykonanie papierowego kota. Drugi natomiast to wycinanka, którą będziecie mogli ozdobić albo swój pokój, pomieszczenie, bądź też wykonać jakąś kartkę okolicznościową albo zakładkę do książki. Także przygotowałam tutaj kilka wzorów, jakie będziemy dzisiaj wykonywać. I jeszcze taki. Także do wykonania papierowej wycinanki oczywiście będziemy potrzebować papier. Ja przygotowałam tutaj kolorowe arkusze cienkiego papieru. To będzie papier, z którego będziemy wycinać wycinankę wielokrotnie złożoną, składającą się z symetrycznych elementów. Natomiast kot, którego przed chwileczką Wam zaprezentowałam, jest wycięty z nieco grubszego papieru. Jest to wycinanka jakby w jednym kawałku, także tutaj będziemy wycinać ją nożykiem na specjalnej macie. Oprócz papieru oczywiście będzie potrzebny nam nożyk. Ja tutaj mam taki specjalistyczny nożyk do wycinania właśnie drobnych elementów w papierze. Oczywiście, jeżeli nie posiadacie takiego, możecie zastąpić ten nożyk takim nożykiem wysuwanym, który można dostać w sklepie z materiałami plastycznymi bądź też w sklepach budowlanych. Tutaj natomiast od razu zaznaczam, jest to technika dla starszych uczestników. Tutaj na pewno musicie uważać, żeby nie skaleczyć dłoni. Do wykonania wycinanki wielokrotnie złożonej będą nam potrzebne nożyczki i tutaj muszą to być na pewno nożyczki bardzo ostre, tak by można było wyciąć bardzo drobniutkie elementy. Jeżeli ten papier
nawet jest cienki, a wielokrotnie go złożymy, także tutaj będziemy potrzebować ostrego narzędzia. Ja tutaj mam większe nożyczki do wycinania większych elementów i takie drobne do jakichś mniejszych ozdobnych elementów. Do tego będzie też potrzebna mata. Może to oczywiście być kawałek grubszego kartonu, tak żebyście po prostu wycinając w papierze nie ponacinali stołu, bądź też powierzchni, na której będziecie to robić. I ołówek do narysowania po prostu motywu, który będziemy wycinać. Zapraszam. Dzisiaj wykonamy wycinankę, która przedstawia takiego to zabawnego kota. Będziecie mogli później oprawić ją i ozdobić swoje wnętrze. Ja tutaj naszą wycinankę przykleiłam na papier kontrastowy, tak by była dobrze widoczna. Tego kota akurat wycięłam po prostu nożykiem, nie rysując wcześniej wzoru, ale wy, jeżeli zaczynacie przygodę z wycinanką, możecie wcześniej właśnie motyw, który będziecie chcieli wyciąć, narysować ołówkiem na papierze. Wycinamy z czarnego papieru. Jest to papier cienki, tak żebyście nie mieli tutaj trudności z przecięciem. I tak jak wcześniej powiedziałam, narysujemy sobie najpierw motyw tego kota ołówkiem. On będzie bardzo dobrze widoczny na czarnym papierze. Także rysujemy sobie element, który będziemy chcieli wyciąć. Starajcie się, żeby ten element nie posiadał specjalnie jakichś drobniutkich elementów, które będą sprawiały trudność przy wycięciu. Tutaj musicie też pamiętać, jest to wycinanka, która powstaje z jednego kawałka papieru, także tutaj szczególnie przy wycinaniu oczu musicie uważać, by nie przeciąć nożykiem za daleko, tak żeby te oczy po prostu nie wypadły. Czyli zaznaczamy sobie tutaj kółeczka, w środku robimy jeszcze drobniutkie paseczki, tak żeby było widać, że ten kotek na nas patrzy. Nos. I oczywiście wąsy. Tu szczególnie do wąsów będą potrzebne ostre nożyki, ponieważ są to jedne z drobniejszych elementów tej wycinanki. No i zaczynamy wycinać. Uważajcie na palce, tak żeby się nie skaleczyć. Mata, na której wycinam, wykonana jest z gumy, także ona nie tylko chroni blat, na którym wycinamy przed przecięciem, nacięciem, ale również troszeczkę stabilizuje nam ten nożyk, że on, no, używając siły, nie jedzie zbyt za daleko. Jesteśmy w stanie nad tym naszym nożykiem w miarę zapanować. Dociskając, przecinamy papier po prostu po jadąc po śladzie ołówka, mocno dociskając. Róbcie to powoli, starannie. Starajcie się też nie odrywać noża od papieru, tylko w miarę możliwości po prostu ciągnijcie jednym pociągnięciem po papierze. Później ciężko jest trafić w ten punkt, na którym skończyliście. Możecie też sobie obrócić kartkę. Jeżeli przytrzymujecie papier, to starajcie się nożykiem robić takie ruchy, żeby raczej nóż odchodził od palca, a nie zmierzał w jego kierunku. I najpierw wycinamy ten element właśnie wycinanki z całej kartki, natomiast później będziemy dodawać elementy ozdobne, te drobniejsze.
sprawdzamy przypadek. O, są miejsca, gdzie trzeba po prostu jeszcze dociąć. Ten motyw powinien po podniesieniu kartki po prostu zostać na blacie. Sylwetka kota jest gotowa. Musimy teraz wyciąć oczy i pozostałe elementy. Tak jak wcześniej wspomniałam, uważajcie z oczami, żeby po prostu nie poprzecinać tutaj tych części, które spowodują, że oczy kota całkowicie wypadną. Więc tutaj nie wycinamy całych oczu, tylko tutaj do jakby źrenic. Nacinając sobie najpierw właśnie same kąciki. W ten sposób możecie też wykonać właśnie kartkę okolicznościową z okazji świąt. Tutaj często te motywy ludowe pojawiały się właśnie w kartkach okolicznościowych z okazji Wielkanocy, czy też gwiazdeczki w okolicach Bożego Narodzenia. Także jest to technika, którą można stosować w różny sposób. Oczy kota są gotowe. Pokażę to przy okazji na tle kontrastującego papieru. I zostaje nam jeszcze nosek. I wąsy. Dodajemy jeszcze na tutaj uszach elementy ozdobne, które sprawią, że wycinanka będzie jeszcze bardziej estetyczna. Do takiej lekkości tej całej formie. Jeszcze możemy tutaj pod noskiem buźkę narysować i wyciąć. Także nasz kot jest gotowy. Taką wycinankę należy teraz przykleić na kolorowy papier. Wybierzcie kolor, by był kontrastowy, wtedy wycinanka będzie bardzo dobrze widoczna. Jeszcze muszę tylko tutaj dociąć koło oczu, bo widzę, że jeden z elementów do czarnego. Myślę, że żółty będzie dobry. I przyklejamy ją klejem do papieru. Ja tu akurat mam klej Magic. Starajcie się nie kleić dużych ilości, tak by ten klej spod wycinanki nie wypływał później. I nasza wycinanka jest gotowa.
W drugiej części warsztatowej zaprezentuję Wam technikę, z którą może mieliście kiedyś już do czynienia, spotkaliście się w szkole bądź też podczas jakichś plastycznych zabaw. Polega ona na wycinaniu różnych elementów w wielokrotnie złożonym papierze. Są to zazwyczaj powtarzające się wzory i od Was zależy, jak ta wycinanka będzie wyglądać. Chodzi o to, że tyle będzie tych elementów, ile razy papier został złożony. Na przykład tutaj mamy wielokrotnie złożoną wycinankę. Ja za chwileczkę właśnie pokażę Wam, jak ją wykonać. Natomiast mamy też wycinanki w papierze, który był złożony po prostu tylko na pół. I po prostu te wzory powieliły się dwukrotnie. Czyli między innymi to jest ta wycinanka. Tutaj zaczęłam też taką panienkę z serduszkami wycinać. I mam też jeszcze kartki, o których wspominałam Wam w pierwszej części. Są to elementy z motywem wielkanocnym. Do wykonania tej wycinanki będziemy potrzebować nieco cieńszego papieru. Może to być papier z bloku kolorowego. Ja akurat mam tutaj czerwoną kartkę dwustronną, bo czasami spotyka się też papier po prostu pokryty farbą z jednej strony. Dobrze, żeby ten papier był właśnie dwustronnie kolorowy. Jest to cienki papier, więc będziemy mogli wielokrotnie go poskładać i zaczynamy od złożenia papieru tutaj po przekątnej, tak by uzyskać kwadrat, czyli róg przykładamy do dłuższej krawędzi i ten papier musi składać się w pół tutaj w tym drugim rogu. Mocno zaciskamy. Następnie dla orientacji możecie sobie tą część, która zostaje, po prostu nożyczkami odciąć. I teraz na tej dłuższej części składamy kolejny raz, róg do rogu. Starajcie się, żeby papier był złożony dokładnie, czyli równo krawędź do krawędzi. I dociskamy, składamy. I znowu po najdłuższej części znowu na pół. Myślę, że jak na pierwszy raz dla Was wystarczy, bo tutaj można byłoby jeszcze złożyć papier w pół po tej części tutaj środkowej, ale może na razie to nam wystarczy. Tutaj przy wykonywaniu wycinanki wielokrotnie złożonej musicie pamiętać przede wszystkim o jednej rzeczy. Tak, by wycinajcie tak, żeby po prostu te elementy nie sprawiły, że wytnie nam się cały brzeg, tutaj ten złożony albo ten, ponieważ w tym przypadku wycinanka rozpadnie nam się na kilka mniejszych. No i próbujemy właśnie wyciąć te elementy ozdobne. Możecie najpierw zacząć tutaj od tej części. Pamiętajcie, mamy tutaj kwadrat, więc jeżeli tą krawędź przytniemy sobie na pół okrągło, to uzyskamy okrągłą wycinankę. Później będziemy nadawać jakieś dodatkowe elementy ozdobne. Ja tutaj od razu zacznę ozdabiać ten brzeg. Wycinam małymi, bardzo ostrymi nożyczkami, natomiast te ludowe wycinanki panie w papierze takim właśnie cienkim wycinają nożycami do strzyżenia owiec. One są bardzo ostre i ich końce po prostu umożliwiają wycinanie bardzo drobniutkich elementów. Czyli tutaj zauważcie, nadajemy sobie właśnie ten kształt. Tu akurat będzie to taki kwadrat, w którym w środku właśnie wytniemy różne elementy ozdobne. Możecie tutaj wprowadzić jakiś element serca, czyli po prostu wycinamy połówkę serca. Po rozłożeniu ono zwielokrotni nam się tutaj w tej wycinance. Nacinamy
kwadraciki, prostokąciki. Pamiętajcie, żeby tutaj było miejsce, gdzie ta wycinanka będzie trzymać się w jednej, że tak powiem, całości, żeby nie przeciąć całego tego brzegu, ponieważ te elementy rozpadną nam się na drobne kawałki. Tutaj na przykładzie tych elementów, które wypadają, pokażę Wam. Czyli jak chcecie uzyskać jakiś wzór, to wycinacie tylko jego połowę, tak? Po rozłożeniu po prostu wygląda to tak. I to jest ten element, który będzie pusty na właśnie papierze. Sprawi, że wycinanka będzie właśnie taka ażurowa. Oczywiście im więcej elementów, tym wycinanka bardziej ozdobna. Następnie rozkładamy wycinankę. Tutaj uważajcie też, ponieważ te elementy mogą się połączyć ze sobą. Trzeba delikatnie papier wyprostować, zwłaszcza w miejscach, gdzie był po prostu zagięty. Uzyskany element kładziemy na papierze, może być biały, do czerwonego bardzo ładnie wygląda, ale mamy tutaj też na przykład czarny, jakiś kolor, który będzie kontrastował, na którym ta wycinanka będzie bardzo dobrze widoczna. No i tutaj jednym z trudniejszych elementów będzie przyklejenie jej na papier. Tutaj też podkreślam, żeby tego kleju nie nakładać jakichś dużych ilości, ponieważ klej, który wypływa spod wycinanki, nie wygląda zbyt estetycznie. Delikatnie, małe ilości nakładamy na nawet najdrobniejsze elementy naszej wycinanki. Chyba że planujecie oprawić ją w ramkę pod szkło, to wtedy wystarczy po prostu w jednym miejscu, w dwóch, tym klejem posmarować szkło i tak dociśnie całość do i będzie wyglądało dobrze. Jest to bardzo fajna zabawa. Również uważam, że technika wycinania w papierze jest takim elementem relaksacyjnym. Można się bardzo fajnie zrelaksować przy tym. Następnie kładziemy naszą wycinankę mniej więcej w środkowej części papieru i dociskamy. Możecie położyć drugą kartkę i mocno wygładzić, wtedy mamy pewność, że nie zahaczymy naszej wycinanki, nie rozerwiemy jej, a dobrze dokleimy. Życzę Wam miłej zabawy.